Iga Świątek prawie uderzona przez kibice Australian Open niezwykle, co potem zrobiła. Iga Świątek ma za sobą średnio udane dni. Polska gwiazda tenisa była największa faworytka do wygrania turnieju Australian Open. Niestety natrafiła na lepiej dysponowana tego dnia Jelena Rybakina i odpadła w 1/8 finalu. Kiedy taki wynik uznalibyśmy za duży sukces? Ale apetyt rosnie w miarę jedzenia i zdobywania kolejnych tytułów przez Igę. Niedawna porażka w żaden sposób nie zmniejszy jednak popularności 22-letniej sportsmanki. Nie świadczy o tym tylko sposób, w jaki zmiażdżyła konkurencję na ostatniej gali mistrzów sportu. Tenis jest bac co bac sportem globalnym, którego kibicem w dodatku nie deprecjonuje w żaden sposób rywalizacji między kobietami, co np. W przypadku Pilki Noznej nie jest takie oczywiste. A dziś zwyczajnie nie ma na świecie tenisistki lepszej od Świątek. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, jak wielkim wydarzeniem dla wielu wielbicieli tenisa jest spotkanie z ich idolką. Niestety, czasem emocje fanów przekraczają dopuszczalne granice i staje się niekomfortowe dla samych sportowców. Iga Świątek przekonała się o tym podczas podpisywania autografów na Australian Open. Wśród widzów tenisa ziemnego niezwykle popularne stały się wielkie pilki, na których zawodnicy i zawodniczki składają swoje podpisy. Podobnie było z Iga Świątek, która po kolei, z cierpliwością odbierała pilki od fanów i składała na nich autograf. Większość czekała na swoja kolej i rzucała gwieździe z ultekule ostrożnie. Jeden z fanów wepchał się jednak przed szereg i z cała mocy rzucił pilka w Świątek. Dzięki świetnemu refleksowi gwiazda zdolała się uchylić, ale była wyraźnie niezadowolona. Pilka przeleciała nad jej głową, a zawodniczka pokiwała palcem w geście dezaprobaty. Podpisała ostatni autograf i poszła dalej. Osoba, która rzuciła w Igę, nie doczekała się autografu, ale też na to nie zasłużyła.